Rok za nami, w zasadzie kilka dni temu upłynął dokładnie rok, kiedy wbiliśmy pierwszą łopatę, kiedy wyznaczyliśmy teren stadionu i kiedy rozpoczęliśmy roboty ziemne. To, co za nami, to właśnie te roboty ziemne, to wszystkie roboty fundamentowe, czyli elementy, które pozwoliły nam na wyjście obiektu z gruntu. Kolejnym etapem to zakończona już konstrukcja prefabrykowana obiektu i konstrukcja monolityczna, żelbetowa obiektu, która pozwala nam na zobaczenie już gotowej korony stadionu. Oczywiście wszystkie trybuny zostały zamontowane, czyli widzimy już wszystkie miejsca, na których w późniejszym czasie zostaną zamontowane krzesełka. To, co również udało nam się jeszcze w tym roku, to rozpoczęcie konstrukcji stalowej obiektu. To już powoli pokazuje nam ten górny poziom obiektu. Oczywiście to, co w środku się wydarzyło, to praktycznie zakończone roboty murarskie na poziomie zera oraz rozpoczęte prace instalacyjne w obiekcie. Tutaj nie przewiduje się żadnych przestojów z racji wakacji. Jeżeli jest pogoda, a teraz pogoda jest idealna, no to prace postępują zgodnie z harmonogramem. Co zatem w najbliższych tygodniach? Pod koniec wakacji na pewno będziemy widzieli pełną już konstrukcję dachu. Pojawią się w późniejszym etapie te odciągi, które będą stanowiły też takie wsparcie dla tej słynnej sukienki, która też już, myślę, wczesną jesienią będzie montowana. Trudno nie pytać oczywiście o koszty. Wiadomo, jaka jest inflacja. Czy to też miało ogromny wpływ na koszty związane z budową stadionu? Bo o to też i pytają kibice. Póki co, dzięki bardzo dużemu doświadczeniu generalnego wykonawcy, jego wiedzy, jego potencjałowi, udaje się nam realizować tą budowę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z tym, co mieliśmy przewidziane. Czyli na razie nie podrożał stadion? Na razie stadion nie podrożał. Panie prezydencie, no to chyba tylko jedno pytanie. Chciałoby się już grać? Grać i oglądać, bo to oczywiście jest stadion, więc więcej będzie oglądało niż biegało po tej murawie. Natomiast oczywiście obiekt jest piękny, nie możemy się doczekać otwarcia. Całej Polsce chwalony ze swojej urody, a z drugiej strony kameralny opolski stadion, bo nie jest on wielki, to nie te wielotysięczne, 40-50-tysięczne stadiony. Ten jest zmierzony na wielkość całej naszej 300-tysięcznej aglomeracji Opola i okolic i regionu. Stąd myślę, że nie tylko Odra Opole, ale wiele drużyn z regionu będzie chciało to zagrać, choćby w Pucharze Polski, czy przy jakichś zawodach młodzieżowych, może drużyny kobiece, przecież też świetnie się ta piłka nożna rozwija. A kiedyś, kto wie, być może będą tu fajne koncerty, które też będą chętnie odwiedzane. Miejsce dobre, blisko dwóch obwodnic południowej i północnej przy wielkim centrum handlowym, centrum kongresowo-wystawienniczym, więc łatwo dotrzeć. Myślę, że dużo zabawy, dużo radości ten obiekt nam przyniesie. Prezes Opolskiej Odry już spogląda na szatnie, które tutaj będą i w których to pierwszoligowa Odra, a może ekstraklasowa, niebawem będzie przygotowywać się do meczów. No, z tyłu za nami znajdują się szatnie naszej drużyny, szatnie skrzydło całe drużyny gospodarzy. Już widać ścianki działowe, które są, więc można rozpoznać, gdzie jest pomieszczenie szatniowe, gdzie jest pomieszczenie rozgrzewki i miejsca do odnowy biologicznej oraz pomieszczenia trenerów. Także zarys już tej funkcji sportowej jest widoczny. No, to też bardzo fajnie pokazuje, jakie to są przestrzenie i jaki rodzi się przed nami komfort do działania. Od decyzji Rady Miasta trochę czasu upłynęło. Jak dzisiaj z perspektywy radnych możecie Państwo patrzeć na to, co dzieje się tu przy budowie Stadionu Opolskiego? Ja osobiście cieszę się, że jest możliwość taka, żeby na tym etapie budowy poznać już obiekt, postępy na budowie. Robi to już w tej chwili naprawdę niesamowite wrażenie. Czekamy na to, co się będzie działo i faktycznie widać, że była to dobra, potrzebna decyzja. Ta inwestycja będzie na kolejne dziesięciolecia dla miasta Opola służyła mieszkańcom miasta.